Witamy bardzo gorący raz jeszcze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Witamy panie prezydencie. Jak zwykle gorąco i serdecznie Białystok, a także Podlasie witają. Bo przecież tam, w Japonii, podpisując porozumienia dotyczące strategicznego partnerstwa z kolejnym krajem, potężnym krajem azjatyckim, myślałem sobie, Panie Boże, mamy za co być wdzięczni, że dzisiaj nawet tak daleki kraj, tak potężny kraj, myśli o nas z ogromnym respektem, z ogromnym szacunkiem, myśli o nas i widzi w nas cząstkę świata zachodniego, tego najzamożniejszego, tego najmocniejszego, tego najlepiej, najsensowniej, najlogiczniej rozwijającego się. I mogłem sobie pomyśleć o tym, że stamtąd widać najlepiej nasze polskie osiągnięcia. Stąd widać również ogrom zadań, które przed nami w dalszym ciągu stoją. Tyle, że jeżeli stamtąd, z tej dalekiej Japonii, z Chin, gdzie wcześniej byłem, z Korei, patrzą na Polskę jako na kraj, który jawi się jako lider tego regionu, to coś dla nas to znaczy. Proszę Państwa, Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Nieprzypadkowo kiedyś powiedział, że trzeba zbudować w Polsce drugą Japonię. Ja dzisiaj rozumiem doskonale, co ja mam. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, ile trwa kampania wyborcza w Japonii. 12 dni. Jak słyszę niektóre okrzyki, to myślę sobie, że rzeczywiście warto by skrócić ten czas politycznego szaleństwa. Warto by skrócić czas bezpodstawnych oskarżeń, psucia wszystkiego. Ten czas, który jest czasem najczęściej zmarnowany, bo w czasie kampanii wyborczej można i bzdury opowiadać, można i obiecywać złote góry, jak te słynne 3 miliony mieszkań, których dzisiaj, do dzisiejszego dnia nikt nie znalazł na swojej drodze. Można wszystko krytykować, ale pamiętajcie Państwo drodzy, że miną te czasy, czas kampanii wyborczej i wtedy ważne będzie nie to, co kto kogo skrytykował, nie to, co kto obiecał, nie to, co sugerował, że jest możliwe, tylko to, co potrafił zrobić, co potrafił nie tylko opowiadać, ale przeprowadzić w takich realiach, jakie są rzeczywistością Polski. Czy nie boli, jakbyś drugim, miło by to u pana ominęło. Dziękujemy serdecznie. Jest Tomasz Frankowski. Dziękujemy panie prezydencie. Drodzy państwo, jeszcze teraz będzie okazja, żeby spotkać się z panem prezydentem. Będzie także okazja, żeby zrobić wspólne zdjęcie już za chwilę przy... Może spróbujcie... Panie prezydencie, mamy żyrandol w prezencie. Panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, mamy żerandol w prezencie! Panie prezydencie, mamy żerandol w prezencie! Panie prezydencie, mamy żerandol w prezencie! Panie prezydencie! No mamy żerandol w prezencie! Mówię dlatego, że nie mam wszystkich meczów. Panie prezydencie, mamy żerandol w prezencie! Panie prezydencie, no ile tych urzędników można ściskać wszystkich po kolei? No premię dostaną, ale ile można czasu, no? Panie prezydencie! Panie prezydencie! Panie prezydencie, tu patrzę mowa, jak zwykle
wolności, demokracji się szerzy. Platforma Obywatelska zawsze przyjacielska. Prawda? Łupek jest! Łupek, no to ciekawe, trochę za młody, ale to chyba pan może. Sam mówisz i sam się śmiejesz. Kto się przezywa, ten tak samo się nazywa. Brawo, brawo. Super, trafimy. Super jest. To się cały czas. Lepiej nie można było. Jak się nie daje... Będą premie i dodatki. Jak prezydent podniesie podatki. Będą premie i dodatki, jak prezydent podniesie podatki. Już mamy wyższe składki, będą jeszcze wyższe podatki. To się wolne, a co? To się wolne. Natomiast do tego nie ogarniałem, nie przebijam. No. Barany! Jeszcze raz proszę! Tak,